dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Planica wymagająca, kralica taka, bo to nie były łatwe kwalifikacje. No, zloty zawsze są wymagające, nigdy nie są łatwe. No, a szczególnie sprawiają trudność, kiedy się jest w kiepskiej formie i kiedy szuka się po prostu jeszcze dobrych skoków, no to już w ogóle jest jakby duże utrudnienie. Dawid powiedział mi przed chwilą, że z respektem tutaj przyjechał, bo było troszkę przerwy, plus właśnie jest to mamut. Było coś takiego na początku, że najpierw taki na wybadanie? Nie. My mieliśmy treningi w Zakopanem. I tutaj też znam tą skocznię dobrze, wiedziałem czego się spodziewać, wiedziałem, że też nie będzie łatwo, ale nie sądziłem, że aż tak. Trener z kolei powiedział mi, że usiądziecie, przeanalizujecie wideo i ma pewien pomysł. No pewnie zaufamy trenerowi. Chyba nie ma wyjścia. A czujesz, że to jest znowu coś takiego, że w te albo we w te jakiś centymetr? Nie, na razie nawet w sumie chyba nie chcę o tym gadać, także... Jasne. Jaka była ta przerwa? Nie ma mowy o zastaniu, o takim rozleniwieniu? Trenerzy chyba na to nie pozwolili wam. Nie. Mieliśmy cały czas treningi, w tym, tak jak mówię, kilka dni na skoczni. Także tutaj też starałem się utrzymywać takie odpowiednie pobudzenie też w głowie, że jednak to nie jest już wolne, tylko cały czas sezon trwa i trzeba być non-stop na pełnych obrotach. A ten czas wolny, to był czas wolny od skoków, czy jesteś takim widzem, co to Puchar Kontynentalny i Bluebird sobie obejrzą? Oglądałem i jedno i drugie, także no, jak mam czas, to jak najbardziej lubię oglądać skoki. I fajnie też było popatrzeć właśnie z innej perspektywy. Planica, powiedziałeś w grudniu, że nie, że to nie jest planica, że to takie kusamo mroczne. To jest to? No wiemy, bez kibiców, ale troszkę lepiej? No jest zdecydowanie lepiej. Teraz jest już bardziej pogoda planicka, ale szkoda, że jest cicho, pusto, nic się tutaj nie dzieje. No, brakuje tego, zdecydowanie tego brakuje.